Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Stwierdziłam, że i tak z Zuzią czekamy tutaj na pociąg, zaraz wam powiem o co chodzi, więc zacznę tego vloga z innego miejsca niż z domu. Więc tak, sytuacja dzisiaj wyglądała tak, że musiałam jechać po Zuzię i właśnie przywieźć ją tutaj na pociąg, bo mama musiała dzisiaj wziąć auto i za chwileczkę z chłopcami jedziemy do przedszkola i dopiero później wracam do domu. I jeszcze dzisiaj o godzinie 17, kochani, mamy kosmetyczkę, więc idę na brwi. Fajnie z jednej strony, z jednej mi się nie chce, ale jutro mamy imprezę. Wychodzę, więc wiecie, brewki będą zrobione. Kochani, ostatnio wam mówiłam o syropomiodzie z mniszka lekarskiego, więc teraz już robimy. Wszystkie robaczki sobie poszły, przeglądałam. Mamy tutaj 500 jakby tych kwiatuszków. I zalewamy litrem wody, no i teraz gotujemy 10 minut na wolnym ogniu i później odstawiamy w chłodne miejsce na 24 godziny. Zostało mi troszeczkę tych kwiatków, jeszcze dorwę oczywiście i zasuszę ferbowi, żeby miał na zimę później. Bo teraz może mieć świeże i w ogóle, a później będzie mógł sobie zajadać. Tylko kurczę, one się złożyły. Ciekawe, czy to wyjdzie, bo widzicie, no leżały przez noc i niektóre główki się po prostu całe poskładały. Dobrze, kochani, ja się nie odzywałam długi czas. Jest teraz około godziny 13 coś. Nie będę już teraz tutaj patrzyła, ale chyba 13 jakoś 7. I ja za chwileczkę jadę po Zuzię na PKP i stwierdziłyśmy, że pojedziemy do Kaufa, do Pepco, do Goodie. I wrócimy do mnie sobie posiedzieć, kupimy sobie w Kaufie coś dobrego do jedzenia, bo obydwie jesteśmy głodne i później o 17 razem jedziemy do kosmetyczki. Wtedy już Zuzię zostawię i wróci sobie z mamą, bo mama też do nas dojedzie właśnie, też będzie sobie brewki robiła tam albo maseczkę, nie mam pojęcia co tam jeszcze oprócz brwi. Ja jadę tylko na brwi, że mam nieźle zarośnięte, więc tak jak wam mówiłam, idealnie po prostu, bo jutro wychodzę z moimi dziewczynami. Jedna z moich przyjaciółek, Gosia, ma jutro urodziny, więc idziemy świętować całą piątką, z czego się bardzo cieszę, ponieważ jak wiecie, Paćka, Patrycja mieszka w Holandii, a tak się złożyło, że przyjechali do Polski i możemy wszystkie razem świętować ten ważny dzień, więc super. Mamy już godzinę 19. Ja kupiłam dzisiaj chłopcom w Pepco taką malinkową kulę do kąpieli, więc oni jeszcze są na dole, a ja teraz im zrobię fajną kąpiel, żeby się troszeczkę, wiecie, wymoczyli, pobawili i zmęczyli przed snem. Witam w kolejnym dniu. Tutaj już mamy przecedzone jakby, co? Ten sok z mniszka lekarskiego. Ja mam w ogóle tutaj straszny bałagan, bo jeszcze nie ogarniałam. Mam dwie cytryny, które będę teraz tak rolowała, a następnie wycisnę sobie do miseczki, bo pod koniec gotowania, także za półtorej godziny, będę ten sok dodawać. Tutaj mam też naszykowany cukier, no dużo go jest, dużo, no ale to ma być miodek, więc wiecie. Więc tak, jeszcze muszę słoiki umyć, bo wiecie, miałam akurat w lodówce po tych podżemikach, więc nie kupowałam. Myślę, że będzie w sam raz. Więc rolujemy, kochani, rolujemy i robimy przepyszny. Mam taką nadzieję, kurczę molek, tak to zrobię jeszcze jeden zapas, żeby, wiecie, było więcej tych słoików na zimę. O, a to jestem ja ze zrobionymi brwiami, ponieważ wczoraj byłam i tak, dzisiaj idę wyszykowana na imprezę, bo ja nie wiem, czy wam mówiłam. Mówiłam, że idę na przyjaciółki urodziny, więc mam nadzieję, że dzisiaj się ze wszystkim wyrobię, bo dzisiaj tak, muszę ten syrop tutaj dokończyć, muszę zrobić obiad, muszę posprzątać tak naprawdę fajnie tą chatę, żeby już było na majówkę fajnie ogarnięte. Muszę naszykować sobie ciuchy, jeszcze mi się piorą, bo chcę iść w takich jednych dżinsach, a miałam już je brudne, więc zaraz je do suszary wrzucam, mam nadzieję, że pięknie wyschną, na pewno przez tyle godzin. I nie wiem co na górę założyć. Możliwe, że założę ten top z tymi różami, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy, bo idziemy najpierw na piwko właśnie do secesji, a później idziemy troszeczkę sobie podęsić, wyrwać się. Nie byłam rok nigdzie na imprezie, więc no bardzo, bardzo dawno temu należy mi się. Powiem wam, że mega się jaram, że tak się za to wzięłam i wiecie co, i w końcu zrobiłam, więc Ada Zielarka, że tak powiem. Fajnie, jak mi się spodoba, to będę robiła co roku i jeszcze chciałabym bardzo właśnie z młodych pędów sosny zrobić taki syropek, wiecie. Pamiętam jak moja babcia robiła, ojejku, z 20 lat temu, to po prostu przepyszne, wygrywa nad syropem z cebuli. W ogóle zobaczymy, czy nad syropem z mniszka. To się okaże. Znaczy, wiecie co, można zrobić syrop z mniszka, a można zrobić też miód. Mówię to do tych, którzy nie wiedzą, bo wiem, że sporo z was jednak orientuje się i też robiła, więc
Zależy, ile będziemy to wszystko gotować, taką uzyskamy konsystencję. Mi raczej zależy na takiej miotkowej, więc myślę, że około 2 godzin, 1,5 godziny zobaczymy. Podobnie jak będzie się pojawiała taka gęstsza piana, czyli to znak, że już można przelewać do słoiczków. I jest to fajne, że nie trzeba tego zagotowywać później, tylko po prostu gorący miód przelewamy do słoików, zakręcamy, odwracamy i mamy gotowe tak naprawdę. Kto tutaj przyszedł? Kto tutaj przyszedł? Ja zalewam garnek wodą, bo już ugotowałam. Proszę bardzo, mamy 3 słoiczki. Tutaj odłożyłam troszeczkę, wiecie, na spróbowanie, bo Stasiu nie mógł się doczekać, więc jak przyjdzie, to sobie spróbuję, jaki wyszedł nam miodek. Ta konsystencja na razie jest taka, ale na spokojnie ona jeszcze zgęstnieje. Cześć kochani, mamy już niedzielę. Ja chyba jeden dzień się nie odzywam. Czekajcie, ostatni raz nagrywałam. Wydaje mi się, że w piątek po południu albo w czwartek. Później w piątek byłam z moimi przyjaciółkami na imprezie, więc wczoraj nie nagrywałam. Odpoczywałam, że tak powiem. Chociaż nie czułam się jakoś bardzo źle, ale wiecie, byłam taka wymęczona, bo po prostu, no nie wiem, po drugiej wróciłam, więc jak na mnie mega wcześnie z imprezy. No, było bardzo fajnie, przyjemnie, ale powiem Wam, że nie byłam rok na imprezie i bardzo się zmieniło. W ogóle impreza jakby się skończyła o drugiej, jak zawsze była do czwartej, piątej. Ignaś! Do czwartej, piątej, więc byłyśmy mega zdziwione, że już puszczają końcową piosenkę. No ale nie wiem, może przez rok się zmieniło i w ogóle mało ludzi, bo jak zawsze tam były tłumy, to teraz było bardzo, bardzo mało osób. No, chłopcy szykują się, bo jadą na piknik z moją mamą i Zuzią, a my chyba z Dawidem jedziemy zobaczyć kwiaty na ogród. No, więc dzisiaj są takie plany. No i ja teraz siedzę, Wam nie powiedziałam i robię sobie makijaż, już nałożyłam podkład, w ogóle tu mi powyskakiwały takie okropne... prychole, że tak powiem, więc no nie fajnie. No, ale umalować się chociaż lekko muszę. I pogoda, powiem Wam, że jest bardzo ładna, świeci słoneczko, ale na dworze jest chłodno. Zobaczcie, kochani, Stasiu, obróć się. Stasiu już gotowy na piknik razem z Ignasiem. Proszę, miśki są w tym plecaku dla ferwa, tak? Ale Stasiu teraz sobie go tam nosi. Pokaż, jaki masz prowiant. Proszę, owoce, jabłka, pomarańcze, no fiu, fiu, fiu. Dobra, kochani, jesteśmy już w aucie, ja się zapinam i jedziemy się przyjechać. Chłopcy już pojechali na piknik z moją mamą i z Zuzią, więc mamy dzisiaj, myślę, że tak 2 godzinki wolnego. Dzień dobry, kochani, witam Was 1 maja. Dzisiaj mamy święto pracy. Ja właśnie przyszłam do kuchni, bo praktycznie już wypiłam sobie kawę i będę robić tościki dla całej rodzinki na śniadanie. Więc muszę sięgnąć toster i zabieram się do roboty. A ja, tak jakby w międzyczasie, zapraszam Was na taki urywek, co działo się wczoraj, jak chłopcy pojechali z Zuzią i z moją mamą na piknik. Kurki. Słodkie są. Ale nie ma go dzisiaj. Boicie się kur? Tak. Ja. Chodź, bo ona się boi. Czemu on tak płynie do nas szybko? Nie. Dobra, to nurt rzeki. Jakie śliczne. A jakie nóżki mają? Ła, jakiś robak na mnie wleciał. To jest tata, to jest syn. To jest tata, a to jest syn? Tylko tak, to jest małe, to jest takie krótkie. Jak szybko. Kochani, wyszłam na chwileczkę na podwórko. Chcę wam pokazać, chłopcy się tu... Proszę bardzo, kombinują, co nie? No, Ignaś tutaj spadł. Masakra. No, a pani, jestem już umalowana. O, pionka, dobra. Bo dzisiaj idziemy na taki, jakby piknik, nie pamiętam jak to się nazywa, na taką majówkę właśnie zorganizowaną przez Ignasia grupę sportową, czyli przez ekolog. No, jakieś tam atrakcje będą i w ogóle, więc chciałabym zakończyć teraz tego vloga, a z tych atrakcji i w ogóle z tej majówki nagram Wam jakiegoś kolejnego. Więc tak, wracam jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się już niedługo. Buziaki, pa!